Tematy dnia Magdalena Drochomirecka. Dobry wieczór Państwu w studiu. Tematów Waldemar Domański, pomysłodawca koncertu Mementowite i ojciec Dawid Kusz, dominikanin. No, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że. Kilka minut nas dzieli od rozpoczęcia na cmentarzu rakowickim koncertu Mementowite. Po raz drugi ten koncert jest i w ubiegłym roku, kiedy pan Waldemar Domański z takim pomysłem wystąpił, koncert co prawda bez bisów i oklasków, ale jednak koncert na cmentarzu. I wiele głosów było niepewnych, czy to wypada, czy to można, czy to jest ten właściwy dzień, żeby przy grobach śpiewać. Sprawdziło się wtedy. No, bardzo się sprawdziło. Ludzie jakby od razu odczytali, że to jest coś, co im pewnie brakowało, bo jednak jest pewien rodzaj nastroju, świecą się świeczki, jest dużo ludzi. Tak trochę brakowało takiego słowa, właśnie, muzyki, a poza tym postanowiłem wykorzystać ten dzień do tego, ażeby właśnie ten pas transmisyjny dźwięków przekazał jakieś ważne treści, które są właśnie częścią polskiej piosenki. Bo właśnie na tym cmentarzu y, naszym repertuarem nie są jakieś pieśni religijne, tylko mhm. zwykłe przeboje, które można słuchać w radiu. Ale refleksyjne? Właśnie, takie mam nadzieję i takie były wtedy, że ludzie właśnie zrozumieją y, po ociosaniu tych przebojów z różnych rytmów. Zrozumiałem prawdziwe treści, które się kryją w tych piosenkach, i to są takie często drogowskazy. One mówią właśnie jak żyć, albo jakieś mają opisy naszej, naszego życia. I to skłaniało do refleksji. W czasie koncertu ludzie przytulali się do, ciebie, do siebie przez ich twarze, przechodziły jakieś fale wzruszeń różnych. No a poza tym, no cóż, największa satysfakcja była to, że właśnie koncert bez bisów i oklasków od razu się przyjął. Mm -hmm. e, właściwie rozmawialiśmy z panią dyrektor cmentarza, et, jakie były głosy. Nie było żadnych krytycznych. No i bardzo też zadowolony byłem z postawy no kościoła, które od razu tak, też to jest, tak, to właśnie, jest. To jest szalenie przyjął. istotne. Ja może nawiążę, że wczoraj prowadziłam też rozmowę o tym, jak zmieniamy, czy próbujemy zmienić troszkę podejście do Dnia Wszystkich Świętych, Wigilię Wszystkich Świętych, Orszaki Świętych, w Dniu Wszystkich Świętych koncert i to wszystko zgodne jest z nauczaniem Kościoła. Nie sprzeciwia się nauczaniu Kościoła, wręcz przeciwnie. Ja bym nawiązał tutaj do tego, co, co pan Waldyk powiedział. Dzień 1 listopada jest dniem bardzo takim refleksyjnym. Faktycznie odwiedzanie grobów najbliższych jakby Zmusza człowieka do wejścia na taki trochę poziom refleksyjny i wydaje mi się, że te treści, które są przekazywane przez te piosenki, które są śpiewane, a nie są to właśnie piosenki o byle czymś, tylko jednak o życiu, czy o przemijaniu, o, o chęci życia, to wydaje mi się, że taki nastrój jakby bardzo dobrze wpływa na, 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 właśnie na odbiór tych przede wszystkim nie tylko dźwięków, ale treści. Że, człowiek, że człowieka zmusza to właśnie do pomyślenia sobie troszkę o swoim życiu. Ale zupełna A wracając... nowość w naszej kulturze, prawda? Jest to oczywiście nowość, ale ja, ja pamiętam właśnie te wątpliwości, które towarzyszyły rok temu, kiedy mieliśmy tą konferencję prasową zapraszającą na, na ten koncert rok temu. I pamiętam, że co chwilę właśnie padały pytania ze strony właśnie dziennikarzy, jak to, jak to może być, jak można śpiewać na cmentarzu jeszcze w taki dzień. I ja zawsze... Jakby odpowiadam tym samym. No, wyobraźmy sobie taką sytuację, że umierają, umiera jakiś bardzo słaby muzyk. I no zresztą na, się zdarza, Tak, na uroczystościach no, tak. pogrzebowych przecież towarzyszy muzyka wtedy, prawda? Wykonujemy jakąś, jakiś utwór danego muzyka, jest to wyraz pamięci. I nikt wtedy przecież nie, nie podnosi głosów, że to jest niestosowne do tego momentu, do tej chwili, ale to jest właśnie upamiętnienie tego człowieka, wyraz jakiejś miłości. No i przekazanie czegoś tego, co ten człowiek zostawił. Także... Ale Walku, ty powiedziałeś też coś szalenie istotnego, że ludzie stali obok siebie, przytulali się, że przebiegał jakiś jakaś tam na twarzy refleksja, moment też jakiegoś wspólnego myślenia o, o przemijaniu. Nie tylko każdy maszeruje w stronę własnych, bliskich, którzy odeszli, ale, ale też wspólnie się stara jakoś przeżywać ten dzień? Tak to odbierałeś? Chodziło, cho, tak, tak właśnie. A poza tym chodziło nam o to, żeby w tym całym szalonym naszym życiu, prawda, w tym pośpiechu, w tym twardym sensie hedonizmie i takim byle jakim traktowaniu wszystkich rzeczy tak trochę zabawowo, no zapominamy, że jesteśmy terminowi, że tych lat mało jest żebyśmy potem sobie nie żałowali, żeby ktoś nam jakaś kostucha nie zapukała ani stąd, i zowąd, wyprosiła nas z tego świata, a my jesteśmy w połowie zebrania. Więc chodziłoby o to, żeby właśnie na przykład spisać takie ważne rzeczy. Tu Państwu pokazuję kształt, bo to nie jest ta księga, ale... Ale to jest nowy pomysł, tak. tegoroczny, tak? Do tej księgi od godziny 17 można się wpisywać i... W tej księdze liczymy, że pojawią się takie ważne deklaracje. Może komuś trzeba zadośćuczynić, może postanowimy sobie nie skończyć studia. Spróbujmy zapisać w tej księdze to, co byśmy chcieli ważnego zrobić przed własną śmiercią. To też jest zdaniem ojca dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. I takich deklaracji naciszczę. pierwszego pytania pani, czy, czy to jest zgodne wszystko z tym, co mówi Kościół, ten pomysł tutaj. Pana Waldka jest bardzo dobry i bardzo zgodny, no, jakby z tym, co też Kościół naucza. Przecież yy, wystarczy przypomnieć sobie taki zwyczaj, czy uświadomić jak sobie robimy różne postanowienia, nie wiem, na adwent, na, na wielki post, prawda? Czy przyspowiedzi, kiedy też robimy jakieś postanowienie poprawy. Czyli co tak naprawdę postanawiamy? Postanawiamy, jakieś, że chcemy zrobić jakieś dobro, ćwiczyć się w jakimś, jakimś dobru. Także to jest bardzo fajny pomysł, bardzo mi się podoba i, i ja popieram liczymy na to, że podpiszecie się imieniem, imieniem się podpiszcie. Tak, nikt Państwu tego nie będzie weryfikował, Już częściowo wpisali i dzisiaj ale, też. Ale właśnie, że jeszcze. to, że to zostało dziś wypowiedziane, zapisane, będzie takim rodzajem osobistego zobowiązania. O którym się będzie pamiętało? Tak. Można w następnym roku sprawdzić, czy się... No, albo uderzyć się Uda, w piersi. Albo się uderzyć w piersi, oczywiście. No to w zasadzie tak. Ci, którzy jeszcze nie dotarli na cmentarz Rakowicki, na pewno mogą zdążyć, nawet jeśli się odrobinę spóźnią. A to, co jest ważne, jeden z narratorów jest moim gościem w studiu, Waldemar Domański. Drugi? Jan Nowicki. Jana Nowickiego się udało pozyskać do tego projektu w trzy sekundy. On mówił, że od dawna mu chodziło o taką większą rzecz, którą by mógł czy zagrać, czy jakoś nie wiem, zademonstrować związaną z poważnymi rzeczami, właśnie z byciem, z życiem, prawda, ze śmiercią, z ważnymi sprawami. Będzie również śpiewał Jan Nowicki na tym koncercie. To mu się często nie zdarza. No w ogóle mu się nie zdarza, może raz gdzieś, tam, w teatrze, coś tam się zdarzyło, natomiast znaleźliśmy dla niego taki utwór, którym niejako wypowie bardziej może niż, niż zaśpiewa, ważne rzeczy. Poza tym będą recytowane różne wiersze, cytaty z literatury, będzie kilka wypowiedzi Jana Pawła II, Szymborskiej. Staramy się zrobić z tego jakąś taką wycieczkę do głębi naszej duszy. Czy zdaniem ojca to też jest jakiś nowy pomysł na przybliżanie kościoła? Tak. Yy... Ja sobie zadałem pytanie tak też przed tym programem, co mamy do dyspozycji właśnie w te dni pier, 1 listopada drugiego, no to mamy do dyspozycji co? No, idziemy właśnie na cmentarz i możemy jakby wejść w taki poziom trochę takiej smutnej, mhm. nie wiem, takiej refleksji, prawda, takiej myśląc, myśląc tylko właśnie o śmierci, o przemijaniu, i mamy też właśnie nową propozycję, gdzie chcemy pomyśleć o życiu. Jak to życie przeżywamy, prawda? Jak można to życie przeżyć lepiej, piękniej? Także to jest bardzo. Czyli nie memento moria, memento vitae. Nie bardzo... ma paradoksu. Znaczy, jest tutaj zestrzelenie, apoteozy życia z, z, w obliczu śmierci. No, nie ma nic chyba bardziej istotnego w ogóle na świecie. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze Państwo zdążą. Waldemar Domański, pomysłodawca koncertu Mementowite. i ojciec Dawid Kusz, Dominikanin, byli gośćmi tematów Dnia. Do widzenia.